Przyzwoity średniak w cenie do 2000 zł to jest Motorola Moto Edge 40 Neo. Moim zdaniem, jak na dzisiejsze czasy, jest ona dobrze wyceniona. A w materiale pokażę Wam, dlaczego tak uważam. Oglądajcie do końca. Podoba mi się to, że Motorola ustaliła swoje standardy i się ich teraz trzyma. Urządzenie przychodzi w papierowym pudełku i już od początku producent podkreśla, że stawia na ekologię. Nie pcha tutaj wszędzie plastiku, opakowanie jest wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. A kolejnym wyróżnikiem jest pachnące wnętrze. Za pierwszym razem myślałem, że komuś się po prostu wylały perfumy, ale jednak okazuje się, że to specjalnie przygotowany zapach Blue Touch Tech, który mi osobiście się podoba i mógłbym mieć fiolkę tego zapachu na półce. Mimo stawiania na ekologię, plus dla motki, że nie zabiera z pudełka ładowarek, tylko zarówno 68-watowa ładowarka, jak i kabel są już w zestawie. Do tego mamy też Eco Etui w kolorze smartfona, który jest miły w dotyku i wygląda bardzo dobrze. A teraz czas na same urządzenie. I tutaj również uważam, że producent obrał dobry kierunek, stawiając na współpracę z Pantone. Kiedyś Motorola kojarzyły mi się z dużymi, średnio wyglądającymi smartfonami, a to miały jakieś tandetne plecki, a to wielką brodę pod ekranem. Jednak teraz widać, że postawiono na wygląd i telefon może się w końcu podobać. Dostępne są dwa warianty wykończone skórą wegańską, niebieski i zielony, oraz czarny z matową bazą ze szkła akrylowego. Zaoblony front i tył jest kwestią sporną, ale jeżeli chodzi o ergonomię, to Moto Edge 40 Neo dobrze leży w dłoni. Jest cienki, no i sama wyspa z aparatami nie wystaje jakoś przesadnie. Na dodatek mamy certyfikat IP68, więc urządzenie jest wodoodporne. Wyświetlacz urósł w stosunku do poprzedniego Moto Edge 30 Neo i teraz ma przekątną 6,55 cala. Jest to POLED z jasnością maksymalną na poziomie 1300 nitów i odświeżaniem aż 144 Hz. Jak na średnią półkę jest bardzo dobrze. Jest jasny na tyle, że widać go także w słońcu. Chroni go szkło Gorilla Glass trzeciej generacji. Tak jak wspomniałem, przód, tak jak i tył, jest zagięty, więc nie każdemu to może pasować. Ale ja na co dzień korzystam z Xiaomi 12X, więc dla mnie jest to jak najbardziej wygodne i taka budowa mi się podoba. Ramki są niewielkie i góra z dołem są niemal symetryczne. Pod wyświetlaczem ukryty jest skaner linii papilarnych, mógłby być delikatnie wyżej, ale działa bez zarzutów, szybko i sprawnie. Pod względem wydajności mamy Mediateka Dimensity 7030 i do tego 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na dane. W połączeniu ze 144 Hz ekranem wszystko chodzi bardzo płynnie. W Antutu mamy około 500 000 punktów, mocniejsze tytuły jak najbardziej tutaj działają. Pod obciążeniem smartfon delikatnie robi się ciepły, ale nie gorący. W codziennym korzystaniu, jak przechodzimy pomiędzy apkami, wszystko jest płynne. Działa on na Androidzie 13 z obiecanymi dwiema dużymi aktualizacjami i trzema latami wsparcia łatek bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o wsparcie, to akurat konkurencja potrafi zaoferować dłuższy okres aktualizacji. No i to można by było poprawić. Sam system i nakładka od producenta z jednej strony mocno przypominają czysty Android, ale motka pcha coraz więcej swoich dodatków, co dla niektórych będzie przydatne, a innym będzie śmieciło system. Jest to oczywiście wsparcie dla opcji Ready For, więc możemy szybko zrobić przenośny komputer ze smartfona. Na tyle mamy dwa oczka. Główne 50 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu i szeroki kąt o rozdzielczości 13 megapikseli z Macro Vision, dzięki czemu mimo braku dodatkowego obiektywu możemy robić fotki makro tym szerokim kątem. Na froncie jest jeszcze oczko selfie 32 megapiksele. Oba aparaty na tyle zaskakują w ciągu dnia na plus. Oferują szczegółowe fotki ze zbliżonymi kolorami, nawet trochę podbijając kolory ponad stan rzeczywisty. Obiektyw główny dobrze radzi sobie także po zmroku, nie ma w sumie co się dziwić, bo jest on wyciągnięty z droższych modeli smartfonów. Tryb nocny pomaga, aby zdjęcia miały odpowiednie szczegóły,
Tutaj już jednak szeroki kąt radzi sobie gorzej. Niektóre zdjęcia są niezłe, ale na większości widać, że jak brakuje światła, to spada mocno ilość szczegółów. A co do oczka na przodzie, selfiaki wychodzą ładnie, nawet mamy przyjemne odcięcie w trybie portretowym. W nocy także, jak na średnią półkę, moim zdaniem wszystko jest ok. Wideo możemy tutaj nagrywać w Full HD oraz w 4K w 30 lub 60 klatkach na sekundę. No i podczas nagrywania nie możemy się przyłączać na szeroki kąt, ale możemy się przybliżać i jest to maksymalnie zoom 6-krotny, który jak widzicie, no już jest wtedy trochę rozmyty. A tak prezentuje się kamerka do selfie i tutaj również możemy nagrywać w maksymalnej rozdzielczości 4K oraz jest jeszcze dostępne Full HD. Tak prezentuje się jakość, tak zbierają mikrofony. Dajcie znać, jak według Was to wypada, czy aparat jest ok, czy nie jest ok. Czekam na Wasze komentarze. Nie wiem, jak udało się w tak cienkim urządzeniu upchać baterię 5000 mAh, ale jest ona zdecydowanie tutaj plusem. Pełny, intensywny dzień spokojnie damy radę. Jak będziemy korzystać trochę mniej, to i 2 dni są w zasięgu. Samo ładowanie może nie jest najszybszym na rynku, ale 68 W wystarczy, żeby od zera do pełna naładować ten telefon w około 50 minut, więc i tak jest szybko. Względem Moto 30 Neo zabrakło tu ładowania bezprzewodowego, ale umówmy się, 5-watowe, które tam mieliśmy, to raczej nie jest wielka strata. Smartfon jest wyposażony w głośniki stereo, no i może nad nimi mocno nie będę się rozwijał. Są, grają nieźle, na maksymalnej głośności już trochę gorzej, bo wtedy głośnik harczy, ale jest to średnia półka, więc moim zdaniem nie ma czego wymagać. Warto jeszcze zwrócić uwagę na obsługę 5G, NFC, a także wbudowane eSIM, które nie jest jeszcze na chwilę obecną takie oczywiste. Będąc na przykład na wyjeździe, nie musicie przekładać kart, tylko szybko możecie aktywować opcję eSIM. No i zostało nam podsumowanie. Smartfon mocno wychwaliłem, bo tak w zasadzie nie ma się za bardzo do czego tutaj przyczepić. Nie ma może jakichś wodotrysków, ale jak na średnią półkę, wszystko jest tutaj na swoim miejscu. Dobry ekran, wystarczająca wydajność, spoko aparaty, bardzo dobra bateria, no i mi się ten wygląd zdecydowanie podoba. A cena? 1899 zł, no mogłaby być niższa, ale patrząc na konkurentów ze średniej półki, jak chociażby Samsung Galaxy A54, to wydaje mi się, że i tak jest dobrze wyceniony. A obstawiam, że jeszcze miesiąc, dwa i w promocji będzie o 100-200 zł tańsza. I będzie to świetny wybór. Jak już miałbym się do czegoś przyczepić, no to tak jak mówię, Moto Edge 30 był mniejszy. Tutaj już musimy zaakceptować rozmiar ponad 6,5 cala. No i nie mamy tego ładowania bezprzewodowego. Jednak mimo wszystko uważam, że jak podoba Wam się ten wygląd, rozmiar, to na pewno będziecie zadowoleni z tego smartfona. Moim zdaniem warto go wybrać, jeżeli zastanawiacie się nad urządzeniem do 2000 zł. Ale może macie inną propozycję, więc dajcie o niej znać w komentarzu. No i też możecie napisać, jak Wam się ta Motorola podoba. Dzięki za oglądanie, zachęcam do sprawdzania też innych wideo. No i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!